Dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Burzyńska, a to jest program Rozmowy Burzyńskiej, czyli moje, czyli Burzy, a z nami jest Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy i oczywiście europoseł Nowej Lewicy i kandydat na europosła. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie pośle, czy wraz z Krzysztofem Śmiszkiem, pańskim partnerem, wysłaliście kosz kwiatów na Nowogrodzką do Prawa i Sprawiedliwości, a zwłaszcza do Waldemara Budy, który no, za ten atak na was, który no, przysparza właściwie popularności, jest antyskuteczny dla Prawa i Sprawiedliwości? Ja mam nadzieję, że jest antyskuteczny, ale tutaj wyjaśnijmy od razu, czyli chodzi o słowa o mężu, żonie, bardzo takie niesmaczne wypowiedziane w jednym z programów. No dobrze, a teraz przerwałam panu, no to co z tym koszem kwiatów? Sytuacja jest bardzo trudna. To nie jest moment, w którym wysyła się, czy powinno się wysyłać koszek kwiatów, ale zastanowić się, jak sprawić, żeby ten język polityki był inny, bo to, co mnie spotyka, czy inne osoby działające publiczne, przypomnę, to dotyczy także kobiet w polityce czy w życiu publicznym, jest zjawiskiem szerszym i nie chodzi tylko o Roberta Biedronia czy inne osoby, ale chodzi o to, że za każdym razem, kiedy zbliżają się wybory, rządzący czy opozycja, bo to z różnych stron sceny politycznej pada, szukają kozłów ofiarnych i tym razem akurat trafiło na mnie, ale innym razem trafi na kobiety albo jakąś inną grupę społeczną. I naszym obowiązkiem jako ludzi działających publicznie jest robienie wszystko, żeby taki język nie był standardem, nie był czymś, z czego się cieszymy, czy wysyłamy komukolwiek kosz kwiatów, ale jeśli cokolwiek możemy wysłać, to taki przekaz, że to nie jest tolerowane, że to nie jest akceptowane, a z przemocą także językową w życiu publicznym powinniśmy walczyć. No dobrze, ale panie pośle, pan się nie pogodził jeszcze z tym, no bo pan był obiektem ataków i pański partner, również polityk, również kandydat na europosła. No, byliście już od dawna, że tak powiem, w polityce tkwicie i właściwie czy jeszcze przejmujecie się takimi słowami? Czy rzeczywiście to robi wrażenie? To robi wrażenie, pani redaktor, szanowni państwo, bo za każdym takim atakiem stoi realna historia konkretnego życia. Ja mam emocje, ja mam rodzinę, mam najbliższe osoby, które kiedy słyszą takie słowa, to też nie reagują entuzjastycznie, tylko reagują lękiem, reagują obawą o moje życie czy najbliższych. Za każdym razem, kiedy spotyka nas taka historia, to ja dostaję, i to można sobie sprawdzić w internecie, wchodząc na przykład na moje media społecznościowe, dostaję pogróżki, dostaję obraźliwe słowa, a wiemy, i to wiemy z niedawnej historii, na przykład w przypadku premiera Słowacji czy Pawła Adamowicza, znamy historię, kiedy od mowy nienawiści, od tego typu słów do przestępstw nienawiści, czyli na przykład tego, że ktoś weźmie nóż i ugodzi drugą osobę, jak w przypadku Pawła Adamowicza, i ją zabije na koniec dnia, jest bardzo krótka droga i naprawdę politycy powinni zdawać sobie sprawę, że ich słowa rezonują. Politycy mogą robić dobre rzeczy i złe rzeczy. Mogą szukać takiego języka i takich słów, które łączą, albo takich słów, które dzielą, poniżają, izolują czy nawołują do przemocy. Tak było niestety w przypadku pana Czarnka, którego słowa doprowadziły do tego, że kilka sekund po programie moje media społecznościowe zostały zalane falą hejtu, nienawiści, nawoływania do tego, żeby mnie zabić, żeby mnie zrobić ze mną porządek i tak dalej. No, taka, mam nadzieję, że nikt takiej polityki nie będzie tolerował. To są to właśnie takiego typu pogróżki, żeby zabić, żeby naprawdę? No tak, proszę wejść na moje media społecznościowe, zobaczyć sobie. Niestety to są tego typu wypowiedzi, które najczęściej też pozostają bezkarne, bo internet gwarantuje tym ludziom
ubolewam nad tym anonimowość. Tego jest też tak dużo, że kłopotanie organów ścigania wydaje mi się doprowadzi do tego, że nic z tego najczęściej nie wychodzi. Ja kiedyś tak robiłem. Ale właśnie o to chciałam zapytać. Czy to umarzane. Czy umarzano to. Za tego każdym typu razem. Za każdym razem były umarzane, nie znajdywano sprawców, tylko znów to nie chodzi o mnie, to chodzi o generalnie osoby działające publicznie. Ja przypomnę, wiele kobiet na przykład wycofuje się z życia publicznego, także z polityki, właśnie dlatego, że nie jest w stanie dłużej znieść tej fali hejtu, która jest tolerowana i bezkarna, na przykład w internecie, tej fali seksizmu, homofobii, nienawiści, która spotyka te osoby. Ja mam bardzo grubą skórę. Ja działam w polityce od wielu, wielu lat. Jestem w jakimś tam stopniu uodporniony. Tylko proszę pomyśleć, kiedy dziecko na przykład, które dorasta gdzieś w jakiejś małej miejscowości, słyszy byłego ministra edukacji, który mówi, że to dziecko nie jest osobą, tylko ideologią, jest degeneratem, a takich słów użył pan minister Czarnek w stosunku do społeczności, którą między innymi ja reprezentuję. Panie pośle, kiedy będzie ta ustawa antyhejterska, jeżeli chodzi o LGBT i czy to wystarczy? Bo właśnie, bo ten hejt dotyczy nie tylko osób LGBT, tylko on jest po prostu powszechny w tej chwili. I czy rzeczywiście cokolwiek można zrobić, żeby to było skuteczne? To ja przypomnę, że to dotyczy przede wszystkim nowelizacji kodeksu karnego. To nie jest żadna specjalna ustawa, bo my już dzisiaj w kodeksie karnym mamy zapisy, które chronią na przykład katolików czy osoby należące do mniejszości etnicznych czy narodowych, które chronią przed tego typu słowami. I nikt się nie oburza, że w kodeksie karnym funkcjonują takie zapisy, zresztą bardzo słusznie, bo w przeszłości, to są doświadczenia przecież nasze społeczne, dochodziło do nagonki na przykład na osób ze względu na wyznawaną religię czy narodowość, do jakiej należą. I dzisiaj to będzie aktualizacja kodeksu karnego. Mamy do czynienia na przykład z rozpowszechnioną nienawiścią, seksizmem w stosunku do kobiet i trzeba kobiety chronić przed tego typu przemocą. Mamy do czynienia z nagonką, z nienawiścią, z nawoływaniem na przykład do eksterminacji właśnie w stosunku do osób LGBT i trzeba je chronić, ale także poważnym zjawiskiem jest przemoc wobec seniorów, która nie jest być może na pierwszych stronach gazet, ale wiemy też, że to jest nadal temat tabu, że nadal się o tym bardzo mało mówi i w tej sprawie także powinniśmy mieć standard europejski ochrony, który w większości krajów Europy funkcjonuje. I ostatnie słowo, tylko przypomnę, nawet za ministrowania pana Ziobry, kiedy rządził w Ministerstwie Sprawiedliwości, ten ówczesny minister deklarował chęć nowelizacji kodeksu karnego w tych kwestiach, więc to jest coś, co jest oczekiwane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która od lat apeluje do Polski o to, żeby zaktualizować kodeks karny w tym zakresie. To jest standard europejski i światowy, który powinien w Polsce być zrobiony. Mogę tutaj ogłosić u pani redaktor. W najbliższych kilku tygodniach ten projekt ustawy zostanie przyjęty przez rząd i znajdzie się w Sejmie i trafi do prac parlamentarnych. No właśnie, ja jeszcze tylko chcę zwrócić uwagę, że nowelizacja to też jest ustawa po prostu, bo żeby znowelizować ustawę, to trzeba to zrobić ustawą. To tak a propos tych słów, że to nie jest żadna specjalna ustawa, ale dobrze, to w ciągu jakiego czasu to zostanie przyjęte i wejdzie w życie, tak? Bo to jest najbardziej interesujące. I jaka jest ta granica hejtu? Kto to będzie oceniał? Czy to już jest właśnie hejt? Czy to się nadaje pod kodeks karny? Czy się jeszcze nie nadaje? Więc od początku to, kiedy zakończą się prace parlamentarne, no to już jest w gestii tylko i wyłącznie parlamentarzystów. Tak jak powiedziałem. Ale ja rozumiem, że jesteście dogadani.
Tak, jest większość, to mogę też zadeklarować, większość koalicyjna, która popiera to rozwiązanie. Tak jak powiedziałem, w ciągu najbliższych 2 tygodni zakończą się prace rządowe. Ministerstwo Sprawiedliwości już jest po konsultacjach międzyresortowych. Projekt trafi teraz do parlamentu i to wszystko w gestii pana marszałka Hołowni i Senatu również, bo Senat też będzie mógł tutaj wnieść swoje uwagi, poprawki. I mam nadzieję, że jak najszybciej ten projekt, który nie budzi kontrowersji w naszej koalicji rządowej, jest to częścią zresztą umowy, przypomnę, koalicyjnej, że on zostanie przyjęty i podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę, bo to jest standard, który także nawet kiedy za rządów prawicy, Zjednoczonej Prawicy, on był podnoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o funkcjonowanie tego instrumentu, no to jest tak samo jak w przypadku już tych artykułów, które teraz funkcjonują, artykuł 119 i pozostałe, czyli tutaj zadanie będzie należało do organów ścigania, prokuratury i sądu. To one będą oceniały, czy doszło do naruszenia kodeksu karnego i to sąd będzie oceniał za każdym razem, czy naruszono te artykuły kodeksu. Tak jak w przypadku dzisiaj ma to miejsce ochrony praw na przykład osób należących do mniejszości etnicznych, narodowych czy osób wyznających taką, a nie inną religię. Tylko ja przypomnę, bo to chyba bardzo rzadko się w debacie publicznej pojawia, to nie jest kwestia karania za słowa, że ktoś się nie zgadza na przykład z kimś i tak dalej. Ta nowelizacja dotyczy poważnych przestępstw związanych z nawoływaniem do izolacji, do eksterminacji, do nagonki na pewną grupę społeczną, no, takich przypadków, które są niezwykle drastyczne. To, że ktoś kogoś nazwie, nie wiem, nie chcę używać słownie, idiotą czy tak dalej, to jest mowa nienawiści, ale nie karana z kodeksu karnego. Można złożyć pozew cywilny w tej sprawie. Ale kodeks karny ochroną bierze całe grupy społeczne. Że na przykład ktoś takim naruszeniem kodeksu karnego będzie, kiedy ktoś będzie wzywał na przykład do eksterminacji jakiejś grupy religijnej, katolików, Żydów, nie wiem, właśnie osób LGBT, jakiejś grupy kobiet i tak dalej, no to jest to już naruszenie na pewno kodeksu karnego. I będzie się wiązało z konsekwencjami. Maksymalna kara to 3 lata z tego, co pamiętam. Rozumiem, że to zostaje utrzymane. Tak, pani redaktor, dotyczyć to będzie tylko i wyłącznie poszerzenia katalogu grup chronionych. Mamy dzisiaj fenomen, w którym politycy wykorzystują właśnie jako kozły ofiarne te grupy społeczne i trzeba je chronić. Panie pośle, dobrze. To przechodzimy teraz do innego tematu, bo pan mówił, że w tamtym temacie, o którym rozmawialiśmy, koalicja rządząca jest bardzo zgodna. Ale co w innych tematach? Co tam się dzieje? Słyszeliśmy ostatnio, że właściwie Włodzimierz Czarzasty miałby nie być znowu tym, znaczy miałby nie zostać marszałkiem rotacyjnym za Szymona Hołownię. Co jest grane? Już nie mówiąc o tym, co dzieje się w sejmikach. Panie redaktor, szanowni państwo, to ja informacje z pierwszej ręki, ponieważ ja uczestniczę w tych spotkaniach liderskich. Nie ma żadnej dyskusji na temat renegocjacji umowy koalicyjnej. Taki temat nigdy się nie pojawił podczas naszych dyskusji. Umowa koalicyjna obowiązuje i oczywiście są politycy, którzy będą próbowali zaistnieć, gdzieś mieć fajną setkę w mediach, gdzieś coś powiedzieć kontrowersyjnego, co się będzie niosło. I ja się temu nie dziwię, tylko że to jest, oni mówią nieprawdę. Nie ma takich przymiarek, nie ma takich rozmów, żeby tutaj cokolwiek zmieniać. Żaden polityk nie powinien przywiązywać się do swojego stołka, szczególnie ci, którzy deklarowali, że nie po stołki idą do władzy. Więc umowa będzie obowiązywała i tutaj nie będzie żadnych zmian w tym zakresie. I tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Jeśli chodzi o sejmiki, to przypomnę, że my nie mamy umowy koalicyjnej dotyczącej sejmików województw. Za każdym razem te umowy są podejmowane indywidualnie przez poszczególne sejmiki i w jednych te koalicje są szersze, w innych bardziej węższe. No, przypomnę, na Dolnym Śląsku okazało się, że w ogóle
jeszcze inna kompozycja niż w większości tych sejmików powstała, to ja jestem byłym samorządowcem, uważam, że to samorządy powinny podejmować decyzje indywidualnie i mieszanie się polityków z Warszawy, nawet liderów takich jak ja czy inni liderzy, w te sprawy zawsze szkodzi sprawie. No tak, ale pan mówi, że nie ma umowy koalicyjnej w sprawie sejmików, ale jednak jakaś umowa jest, bo miał być marszałek wojewódzki z Platformy na tym wspomnianym na Dolnym Śląsku, a w zamian za to miał być z PSL-u w Łódzkim. A teraz okazało się, że polityk PSL-u został marszałkiem wojewódzkim na Dolnym Śląsku, więc rozumiem, że tu jakieś jednak układy obowiązują. Pani redaktor, to nieprawda. Znaczy, to jest fascynujące, ile jest takich informacji medialnych, które gdzieś się pojawiają. Nie było takich rozmów. Ja w nich uczestniczę, mógłbym pani potwierdzić albo zaprzeczyć. Nie ma takich rozmów, że gdzieś tutaj będzie ten, a nie ten. Przynajmniej na naszym szczeblu liderskim takich rozmów nie ma. Może koledzy i koleżanki gdzieś rozmawiają o tym na poziomie właśnie samorządowym, sejmików, gdzieś zadzwoni jeden kolega czy koleżanka do drugiego i się tak dogadują, ale my jako liderzy nie mieliśmy tego typu rozmów, nie podejmowaliśmy tego typu umów. Oczywiście dobrze by było, żeby te sejmiki reprezentowały także tą koalicję rządzącą na poziomie centralnym, bo to zawsze będzie ułatwiało współpracę. Ja do tego namawiam, więc im szersza reprezentacja, jeśli chodzi o zarządy województw i staranie się, żeby tam każde z ugrupowań funkcjonowało, bo w mojej ocenie i chyba każdy zdroworozsądkowy człowiek się z tym zgodzi, to po prostu będzie gwarantowało jakieś bezkonfliktowe funkcjonowanie w tych sejmikach. Ale jeżeli to się nie udaje, takie są decyzje kolegów i koleżanek i to jest ich święte prawo. A panie pośle, na koniec jeszcze zapytam o to, jak pan widzi przyszłość Unii Europejskiej, czyli tej Unii, do której pan się wybiera, czyli tej Brukseli. Czy przyzna pan dzisiaj z perspektywy czasu trochę i trochę tych doświadczeń, które mieliśmy, że na przykład Zielony Ład był błędem, że Unia popełnia bardzo dużo takich błędów, no, które wciągają ją w taką, no, w taką rzeczywistość właśnie, której ludzie nie bardzo chcą po prostu. Unia Europejska jest projektem żywym, który też się zmienia i który jest w stanie popełniać błędy. To jest naturalne. Polski rząd. A Zielony Ład był błędem? Myślę, że wymaga wielu korekt i ten Zielony Ład w takiej formule, jaka została zaproponowana i wynegocjowana przez PiS, pana Wojciechowskiego i Morawieckiego, na pewno wymaga korekt, bo zmieniła się sytuacja. Mamy wojnę na wschodzie, mamy napływ towarów z Ukrainy, także Rosji, która destabilizuje rynki światowe tanimi zbożami, tanimi towarami. No na pewno jest to sytuacja bardzo trudna, wymagająca korekty Zielonego Ładu, ale to jest naturalne. My jesteśmy 20 lat w Unii Europejskiej. Na początku był wielki euroentuzjazm, cieszyliśmy się z tego. Nie znaliśmy przecież jako społeczeństwo, z czym tę Unię się je, jak ona funkcjonuje. Dzisiaj już staliśmy się eurorealistami. Chcemy uczestniczyć w tej Unii Europejskiej, chcemy współdecydować. I PiS oczywiście nie dał tej szansy. Oni siedzieli w narożniku przez ostatnie lata, nie mieli nic do powiedzenia. A my jako lewica chcemy współdecydować o tej Unii Europejskiej, proponując konkretne rzeczy związane z korektą Zielonego Ładu, Europejskim Programem Budowy Mieszkań, czy kwestiami na przykład Karty Praw Kobiet Europejskiej, która będzie w końcu i nareszcie zrównywała prawa Polek z prawami Francuzek, Belgijek czy Holenderek. Dobrze, to co by pan konkretnie korygował i jak by pan to korygował? Bo Lewica bardzo często podnosiła jednak rękę za takimi projektami jak te samochody, że tak powiem, które miałyby zniknąć. Pamięta ten problem za tą dyrektywą, która no, spowodowałaby ogromne koszty, jeżeli chodzi o ocieplanie domów chociaż. Co by pan zrobił? No przede wszystkim walczyłbym z tymi fake newsami, które są powielane, bo samochody nie mają zniknąć spalinowe, czy koszt ocieplania domów nie ma być przeniesiony na właścicieli, bo na to Unia Europejska zamierza przeznaczyć prawie 2 biliony
euro. No to są niewyobrażalne pieniądze na cały Zielony Ład, więc to są fake newsy, które gdzieś się pojawiają w przestrzeni publicznej, więc przede wszystkim walczyłbym z tą dezinformacją, bo jeśli chodzi na przykład o ocieplanie domów, to są to środki, które będą przekazywane właśnie spółdzielniom, wspólnotom, właścicielom, żeby to robili, żeby na koniec dnia płacili niższe rachunki za energię. Ja przypomnę, Polki i Polacy płacą jedne z najwyższych w Europie, więc to jest pomocne dla ludzi, a nie szkodliwe, jak ta dezinformacja głównie rosyjska próbuje to wkładać do głowy ludziom. Ale no, jeśli chodzi o Zielony Ład... O politycy rządzącej koalicji również niektórzy, ja słyszałam wypowiedzi o szkodliwości właśnie tych dyrektyw i tych nowych rozwiązań. Ale to wynika z tego, że ludzie często niewiele wiedzą o tym, że to wymaga tego, żebyśmy my jako politycy więcej o tym mówili. Myślę, że ten COVID i ta pandemia doprowadziły do tego, że nie zostały przeprowadzone, jak pani pyta o wady Zielonego Ładu, nie zostały przeprowadzone konsultacje, nie wytłumaczono na przykład rolnikom, dlaczego Unii Europejskiej zależy na tym, żebyśmy jedli zdrową żywność, żebyśmy byli w miarę samowystarczalni jako Unia Europejska, a nie doprowadzili do tego, że ziemia za 5-10 lat będzie jałowa i na niej po prostu już niczego nie będziemy w stanie hodować, ponieważ po pierwsze katastrofa klimatyczna, a po drugie wykorzystywanie ponad miarę nawozów sztucznych doprowadzi do tego, że w ogóle nie będziemy produkować żywności jako Europa, a zależy nam na tym, żebyśmy produkowali dobrej jakości żywność, a rolnicy na tym sprawiedliwie zarabiali i taki jest cel. Więc trzeba o tym tłumaczyć, trzeba rozmawiać, trzeba korygować tam, gdzie to nie działa. PiS w tej sprawie nie zrobił nic, ale my będziemy to wszystko naprawiali, mam nadzieję, w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego. Zobaczymy, jak to będzie. Moim i Państwa gościem był Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł. Dziękuję bardzo. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję.